Rozdział trzeci: Marmelada. Bungo zaczynał teraz rozumieć, na czym polega ta dziwna przeciwna mu siła, którą odczuwał w pani aknę od czasu wieczoru z muzyką Anodiona. Zaczynał jej pożądać w zupełnie groźny dla niego sposób, a kwestia istotniejszego porozumienia była już na drugim planie. Na pierwszą wiadomość o jej przyjeździe, znalazł się sam nie wiedział kiedy przed willą Monte Calfi. Na sam widok tego domu ogarnął go gniew i niepokój. Pani Akne była w miarę uprzejma i zatrzymała go u siebie. Ale biedny Bungo nie miał dnia tego ani odrobiny szczęścia. Co chwila wchodził ktoś i wychodził, żeby ustąpić miejsca nowemu gościowi. Krawcy i krawczynie, fryzjerzy i perukarze. Koleżanki i obce damy, nawet telefon, jednym słowem wszystko sprzysięgło się na to, aby nieszczęśliwy Bungo słowa nie mógł powiedzieć do akne, która zachowywała się tak, jakby nic nie zaszło i w przyszłości zajść nie miało. Potem zaczęła składać suknie, potem przyszła jeszcze jakaś dama, i nastąpił podwieczorek. Ile razy Bungo chciał wyjść, akne zatrzymywała go najuprzejmiej i nie miał siły jej odmówić. Ostatecznie nie czuł już nic oprócz potwornej żądzy, co ogłupiało go zupełnie. Akne, ubrana w ten sam lekki szlafrok, co przed wyjazdem, była jak na złość zabójczo przewrotnie piękna i absolutnie obojętna. Po podwieczorku przyszła jeszcze jedna dama z dziećmi. Bun chętnie pomordował, by ciamkarzy razem z matką, ale trzymał się. Nareszcie przy kolacji, na którą go znowu zaprosiła Akne. Zostali sami. Kiedy już chciał zacząć mówić, rozległ się dzwonek telefonu. Bungo słyszał na własne uszy, jak Akne zapraszała jakąś damę, aby przyszła zaraz do niej na cały wieczór. Bungo zdążył między dyskusją z krawczynią a tą wizytą wybełkotać Mogłaby pani już nikogo nie prosić do siebie. Od tygodnia chcę z panią mówić i nie mogę. Na co Akne odpowiedziała mu takim uśmiechem, połączonym z oblizaniem ust końcem języka, że zrobiło mu się niedobrze. Przetrzymał jeszcze i tę wizytę i nareszcie zostali sami. Przysunął krzesło do jej fotela i zaczął mówić, pękając wprost od nadmiaru pożądań, które graniczyły już z uczuciem jakiejś strasznej nienawiści do Akne. Nie pozwolę pani się tak bawić ze mną. Widzę teraz, że pani tylko bawi się z ludźmi. To jest potworne. Nie dam z siebie zrobić błazna. Był zupełnie piękny w swoim oburzeniu i Akne patrzyła na niego z pewnym podziwem. Widocznie zaczynał być takim, jakim go mieć chciała. Miała minę małej przewrotnej dziewczynki. Była tak wściekle, że tańsko piękna, że Bungo nie wytrzymał, podniósł się z krzesła i nie zważając na to, że ktoś może wejść lada chwila, wgryzł się w jej usta straszliwym pocałunkiem. Akne odchyliła głowę, uciekając z ustami, a jednocześnie Bungo czuł, czy mu się zdawało, że czuje jej rękę przesuwającą się delikatnie tam, gdzie skulminowane były jego piekielne żądze. Wstrząsnął się w potwornej, przewrotnej rozkoszy i stracił zupełnie przytomność. W tej samej chwili ocknął się i upadł na krzesło, zakrywając twarz rękami. Akne odsunęła jego ręce. I popatrzyła mu w twarz badawczym, trochę zdziwionym wzrokiem. Bungo patrzył w jej oczy, nie rozumiejąc nic absolutnie, ale był w tej chwili zupełnie piękny. Kocham cię, teraz jesteś inny. Takim nie byłeś nigdy, wyszeptała akne, całując go w usta. Zrozum, że ja cię nie znam. Nie wiedziałam o takich rzeczach. Teraz czuję, że mnie potrzebujesz naprawdę. Ja ci nie wierzyłam, bo byłeś taki inny. Myślałam, że mnie wcale nie kochasz. Bungo oprzytomniał: Kocham cię, tak strasznie cię kocham, że tego zrozumieć nie możesz. Teraz nie dam ci odejść ode mnie, teraz naprawdę muszę cię zdobyć. Jeżeli będziesz taką, jak byłaś, to cię zbiję na śmierć, mówił Bungo. Nie poznając własnego głosu. Tak zbij mnie. Mnie nikt nie bił jeszcze. Teraz mi się podobasz, mówiła Akne, patrząc na niego znowu dawnym kochającym wzrokiem. Bungo, którego znowu zaczęło ogarniać pożądanie, tym razem połączone z uczuciem najwyższej miłości, chciał ją znowu całować. Może ktoś wejść, poczekaj do jutra, idź już. Jestem strasznie zmęczona, rzekła Akne, odsuwając go od siebie. Ty nie wiesz mówił już spokojniej Bungo, czym jest dla mnie to, że mogę cię tak kochać i tak pożądać. Nie znałem tego. Nie znasz jeszcze? Jeszcze będziesz mnie kochał. Odpowiedziała, akne patrząc na niego jasnowidzącym trochę sennym wzrokiem. Ja ci wrócę tę siłę, którą straciłeś. Wierzę teraz, że w tobie jest ta siła której potrzebuję. A może boisz się? spytała i oczy jej rozwarły się nagle i stały się skośne i drapieżne. Mnie zapomnieć nie można. Nikt z tych, którzy mnie kochali, nie zapomniał mnie dotąd. Jestem złe, zatrute ziele. Bungo uczuł pewien niepokój, ale odrzekł z mocą. Nie, nie boję się. Muszę teraz wydać walkę wszystkim siłom wrogim i mojemu i twojemu życiu. Muszę to zmienić! Wszystko możesz zrobić, tylko musisz mnie ciągle trzymać. Muszę czuć ciągle, że mnie strasznie potrzebujesz. Mówiła już jakby przez sen. Idź już do jutra. Bądź o szóstej w domu. Bungo ucałował jej usta omdlałe i gorące i przymknięte senne jej oczy. Akne, opanowana nagłym zmęczeniem, spała prawie w fotelu. Bungo idąc czuł w sobie nową nieznaną mu dotąd siłę ale to co czuł nie było wynikiem jakiejś głębszej przemiany miał wrażenie jakby miał na sobie jakąś maskę siły kryjącą przed nim i przed innymi beznadziejną słabość i roztrzęsienie nie widział tego bezpośrednio tylko przeczuwał jakby możliwość takiego stanu rzeczy jednak czuł się tak cudownie że przestał wkrótce myśleć o tym, uważając to za chwilowe urojenie. Kiedy nazajutrz pod wieczór zjawiła się u bunga pani Akne, rzucił się na nią jak oszalały i począł z nieszczerą pasją szarpać jej palto i suknię, rozgniatając jej usta szalonymi pocałunkami. Mimo, że Akne poddawała mu się zupełnie, ściskał ją wszędzie z całej siły, a nawet parę razy uderzył ją pięścią, ale lekko. Miał niejasne wrażenie, że coś udaje, ale zupełnie nie w pole, i uczuł pewien wstyd do siebie. Kiedy Akne zarzuciła mu ręce na szyję i patrząc mu kochającym wzrokiem w oczy, wyszeptała: Kocham cię, widzisz, że musisz mnie bić, kiedy naprawdę kochasz. Teraz już całkiem na zimno, mimo że przed godziną pożądał ją do obłędu, zwalił ją na łóżko. Wkrótce stracił przytomność. Ale Akne. Czekając jakby na coś więcej, była teraz zimna i nie oddawała mu jego strasznych pocałunków. Bungo po kilka razy tracił przytomność, ale nic nie mogło wyprowadzić akne ze stanu zawiedzionego wyczekiwania. W końcu, uniesiony perwersyjną rządzą zaczął całować ją wszędzie, gdzie mógł, upijając się niesamowitym potwornym zapachem jej ciała i czuł, że zapada bez ratunku w jakąś okropną, ciemną otchłań bez wyjścia. Aż nareszcie padł wyczerpany obok niej i nie myślał i nie czuł już nic. Tylko widział z przerażającą dokładnością, a jednak jakby gdzieś niezmiernie daleko, stojącą na stole świecę, której płomień zdawał się być otoczony ciemnopurpurowymi kołami, po czym zapadł na chwilę w ciężki sen. Śniło mu się, że jest lokomotywą towarowego pociągu, a jednocześnie sobą samym. I to poczucie rozdwojenia się na siebie i na coś tak odrębnego jak lokomotywa było niesłychanie przyjemne. Kiedy się zbudził, nie wiedział zupełnie, gdzie jest i co się z nim dzieje. Poruszył się nagle i poczuł koło siebie gorące, bezwładne ciało. Obrócił się szybko, przypominając sobie wszystko na nowo. Akne spała z pół otwartymi ustami i miała prawie dziecinny wyraz twarzy. Poczuł znowu dla niej niezmierną litość i z najgłębszą miłością zaczął delikatnie całować jej rozchylone usta. Zbudziła się z przestrachem w oczach. Co, co, co się stało? spytała półprzytomnie. Nic się nie stało, mówił Bungo jak do małego dziecka. Kocham cię strasznie, nie wiesz jak cię kocham. Okryj mnie, zimno mi, rzekła dziecinnym głosikiem, zwijając się w kłębek. A kiedy spełnił jej życzenie, mówiła nie otwierając oczu i jakby nie wiedząc do kogo: Zdaje mi się teraz, że jestem malutką dziewczynką, a ty jesteś bardzo stary i poważny. Bungo wziął jej bezwładną rękę i przycisnął ją do ust, ponawiał wszystkie przysięgi co do tego, czym ma być w jej życiu. Kiedy na drugi dzień przyszedł do niej, była niezdrowa i leżała w łóżku. Wyglądała prześlicznie, ale nic zmysłowego nie było w jej bladej, zmęczonej twarzy. Bungo usiadł przy niej i zaczął mówić: Chciałbym, żebyś zrozumiała to dobrze, że możesz na mnie w życiu bezwzględnie liczyć. Ja widzę dobrze, że ty mi nie ufasz. Wiedz, że dla niczego i dla nikogo nie opuszczę cię nigdy, że całe moje życie poza pracą artystyczną. Należy w zupełności do ciebie. Ja jeszcze będę innym. Chcę, żebyś w to wierzyła i żebyś pomagała mi w tym, co chcę z siebie zrobić. Ja nie jestem człowiekiem skończonym. I to może ci jest obce. Nie jestem w niczym podobnym do pana Montekalfi. Nie mów o nim, przerwała Akne. Jest tak czymś wstrętnym dla mnie, że myśleć o nim nie mogę. A jednak, odpowiedział Bungo, to jest wspaniały człowiek. On bądź co bądź stworzył takie życie, jakie chciał. Mam dla niego jakąś dziwną sympatię. Podoba mi się wściekle. I muszę go za niektóre rzeczy, za tę jego siłę i opanowanie życia zupełnie uwielbiać. Ale odpowiedz mi na tamto, czy będziesz mi wierzyć zawsze, mimo różnych drobnych rzeczy zupełnie nieistotnych? Ja ci wierzę zupełnie, odpowiedziała, akne patrząc na niego jasnymi, dziecinnymi oczami. Zdawało mi się tylko wtedy, że taki jak ja kobiety nie potrzebujesz. Teraz ci wierzę, że mnie kochasz. Tylko nie miej mi za złe, że ci czasem nie odpowiadam tak, jakbyś chciał. Pamiętaj, z jakimi ludźmi żyłam, do czego mnie w moim życiu przyzwyczajono. Nauczyłam się chować moje myśli tylko dla siebie. Przerwał jej dzwonek u drzwi wchodowych. Ponieważ nikogo nie było w domu, Bungo otworzył drzwi. Był to ponury jak noc jesienna kapelmistrz, ubrany w jasne za krótkie spodnie i czarny żakiet. Ukłonił się z daleka pani akne i zaczął chodzić po pokoju, chrząkając groźnie i spoglądając od czasu do czasu z nienawiścią na Bunga. Wyglądał, jakby był stężały od potwornych pożądań, które musiało wzbudzić w nim patrzenie należącą w łóżku panią Akne. Twarz miał czerwoną i mętne, nieprzytomne spojrzenie. Z daleka czuć było od niego wódkę. — Czemu pan tak chodzi? Może pan czego potrzebuje? — spytała nagle Aknę zabójczo uprzejmym i mogącym w zeschłym patyku obudzić rządze głosem. Dyrektor chrząknął rozpaczliwie i silny i spocony wyszedł do drugiego pokoju. Bungo spojrzał na Aknę, uśmiechała się do niego chytrze i wesoło. Uczuł smak jakiś. Wstał i chciał się z nią pożegnać. Akne spojrzała na niego przerażonym, błagalnym wzrokiem. Nie odchodź! On może się rzucić na mnie. Może mnie zabić! wyszeptała ze strachem. Dobrze. Rzekł cicho, ale niecierpliwie bungo. Ale po co trzymać go przy sobie? Lepiej zerwać zupełnie. Niech się nie męczy. To jest niemożliwe, odpowiedziała akne. On jest przyjacielem naszym od dawna i koniecznie potrzebnym w operze. Nie mogę zrobić takiego skandalu. Bungo czuł, że Akne mówi nieszczerze, i że naprawdę bezskuteczne rządze kapelmistrza sprawiają jej szaloną przyjemność. I było to dla niego wprost wstrętne, a jednocześnie bezpośrednio pod wpływem tej myśli, uczuł wściekłe do niej pożądanie. W tej chwili przyszli jeszcze jacyś państwo. I Bungo, mimo zatrzymywania ze strony Akne, poszedł do domu. Teraz niejasne myśli, które miał co do niej, nabrały coraz większej wyrazistości. Ta obca mu jej siła przejawiała się jedynie w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Akne zdawała się pogardzać mężczyznami w ogóle, a w szczególności tymi, którzy byli od niej słabsi i nad którymi mogła panować działając na ich najniższe instynkty. Bungo czuł, że ta właściwość jej związana jest z rodzajem pożądania, które miał dla niej. I czuł teraz odrębność tych chwil, kiedy ją kochał i kiedy jej potrzebował fizycznie. Co do tego, co odkrył w tej chwili, powstały u niego dwie hipotezy. Myślał, że albo jest taką w istocie i w chwilach takich czuł, że jest mu zupełnie obcą, Albo też, że jest to właściwość wyrobiona u niej przez życie ze specjalnym gatunkiem ludzi, wskutek czego musiało to powstać jako pewnego rodzaju samoobrona przed życiem w jego najniższych przejawach. Przyjmował to drugie przypuszczenie jako rzeczywiste i postanawiał postępowaniem swoim udowodnić jej, że w stosunku do niego metody te nie są potrzebne. Nastrój tego wieczoru którego tak się podobał bungo pani akne, nie wrócił już w tych czasach między nimi. Bungo czuł, że brak mu ekwiwalentu tej siły, która w pani akne domagała się brutalnego ujarzmienia i że z tego powodu nie może być dla niej tym, czym być pragnął. Nie wtajemniczał już pani akne w problem metafizycznej dziwności, bytu i sam nawet coraz mniej wierzył. W urzeczywistnienie ciągłości chwili jej pojmowania. Zauważył, że Akne coraz częściej wspomina w rozmowach z nim niejakiego Stanisława Ignacego z Dyba, o którym Bungo słyszał już coś poprzednio. Nie mogła powiedzieć mu dokładnie, czym on był właściwie i co robił. Z jej opowiadań można by przypuścić, że nie było rzeczy, której by ten interesujący pan nie robił bezwzględnie najlepiej. Bungowi przedstawiał się po prostu jako zwykły pasażer, zdobywający życie w najmniej interesujący sposób. Czuł jednak, że ten człowiek musiał czymś być dla akne, i miał wrażenie, że ona przeciwstawia go jemu w pewien sposób. Jednak nie zwracał na te rzeczy większej uwagi, w ogóle nie zwracał uwagi na drobne fakty, a zmiany chciał przeprowadzać jedynie przez rozmowy prawdziwie istotne. Po pewnym czasie Akne postanowiła wyjechać w góry, gdzie stale korzystała z gościnności baronowej de Bufadero Bleff. Przez cały ten czas Bungo bywał dość często w operze, ale w słuchaniu śpiewu nie robił żadnych postępów. Ostatniego dnia przed wyjazdem jej w góry, dokąd w parę dni po niej miał udać się i Bungo, obiecała mu być u niego. Nie przyszła jednak. I kiedy zaniepokojony Bungo przyleciał do willi Monte Calfi, oświadczyła mu, że musi jechać w jakichś przedwyjazdowych interesach i dopiero późnym wieczorem będzie go mogła przyjąć u siebie. Nie chcąc psuć ostatnich chwil przed rozstaniem się, Bungo nie robił jej żadnych wyrzutów. Postanowił odwiedzić tym Beusza, o którego istnieniu prawie że w ostatnich czasach zapomniał. Idąc za miejską okolicą, przypomniał sobie pierwsze chwile znajomości z panią Akne. I dopiero teraz ujrzał wyraźnie, jak mimo wszystko nie zmienił się zupełnie od tych czasów i jak przeceniał oddziaływanie tego stosunku na swoje życie. Właściwie nie posunął się wcale w przemianie swego życia, ani nie spełnił swoich obietnic względem pani Akne. Wszystko to było takim samym nierozwiązanym problemem jak poprzednio. Istotą jego stosunku do niej była teraz właściwie niezręcznie maskowana słabość i absolutny brak wszelkiego na nią wpływu. Coraz więcej jej pożądał i potrzebował. Chwilami zupełnie nie wiedział, czy ją kocha, czy nie, a nawet czasem wskutek przywiązania zmysłowego pojmował ją jako burzącą jego życie i wprowadzającą go w nieznanemu dotąd niebezpieczeństwo potęgę. To uczucie występowało tym silniej, im bardziej pani Akna okazywała mu swoje lekceważenie. To odczuwał dotąd jedynie, kiedy nie byli sami. Jeśli tylko przemknął się choćby cień człowieka, szczególnie rodzaju męskiego, pani Akna stawała się wprost innego gatunku istotą. Ale nawet w tych chwilach była zupełnie inną od tej, jaką wydawała się w pierwszych dniach ich znajomości. Bungo idąc aleją topolową... Tak był zajęty swoimi myślami, że stracił poczucie, gdzie idzie i nie widział prawie nic przed sobą.